22 February 2012, Cyfronomicon. W ostatnim filmiku powiedziałem takie zdanie, że Vita jest tylko dla nekropedofilii. No i teraz muszę się wytłumaczyć. Muszę stwierdzić, że jednak jestem nekropedofilem, bo kupiłem to martwe dziecko. Dobra, co my tu mamy? Na początek wcisnęli mi 4-gigową kartę. Nie chciałem, ale mówili, że muszę ją mieć. No to wziąłem najmniejszą. Pudełeczko. Właśnie, od razu otwieramy, co nam tutaj przygotowali. Nie jest oryginalne, oryginalne było za duże, nie chciałem dużego. Dobra, rozrywamy. Nie no, troszkę przesadzili moim zdaniem, co to kurwa jest. Dobra, nie, te wypukłości, a to na analogii to chyba tak musi być, nie jestem pewien. I jeszcze jakieś zawleczki. Mała smycz. Przynajmniej większa szansa jest, że nie porysuję mojego dziecka od najlepszej konsoli, najlepszej firmy konsolowej. Teraz jaka jest. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj dostałem za preordera jakiś tam pak. Pięknie wyglądające niebieskie pudełeczko. W środku buble słuchawki, które oni sobie wycenili na 25 funtów. Moim zdaniem to są buble. Tutaj jeszcze jakieś pre-order codes. Nie wiem, to się wpisze jak podłączymy sprzęci. Dobra, tu do śmietnika, tu do śmietnika. Zanim przejdziemy do konsolki. Uncharted. 45 funtów. Jebie się je w głowach, ale... No niestety, wziąłem to, skończę to szybko i opierdalam do Żyda, to wymieni się na coś. Właśnie, jak wygląda gierka? Jak te kartridże wyglądają? I znowu jestem zmuszony do użycia długopisu. Strasznie nie lubię odfoliowywać. Bo piraci mają łatwiej. Lepiej. Śmietnik. Dobra. Gdzie jest książeczka, ja się pytam. Gdzie jest książeczka? Dobra, Uncharted. Jaki jest, taki jest. Każdy widzi. Dobra. Jest. I gra. Jest gra. Dobra, to się z powrotem sama. Dużo jest w porównaniu do memorki, która jest takim mikroskopijnym główienkiem. To jest duże. Następny szpil, o którym mnie namówili. To jest łap kurwa ostrość, dobra. Następny szpil, na jakim mnie namówili, to jest white pulp. I to kosztowało chyba tylko 34 funty, to jeszcze można wybaczyć. Dobra, unpacking white pulpa. Jest white pulpcik. Oczywiście na pewno dali książeczkę. O, voucher. Dali mi online pasa. Dobra. Gry, numerka, słuchawki. I teraz jedziemy z najważniejszym. Teraz wersja Wi-Fi. Tutaj z tyłu. Nie wiem, czy coś widać, co oni tam wcisnęli. Otwieramy. Oczywiście najebali tych sili. Dobra, nie było tragedii. Po otworzeniu ukazuje nam się coś takiego. Ja może teraz zmienię kąt. Dobra, co my tutaj mamy? Papiery, papierki, srelki. To się zostawi na wierzch. Może się przeczyta. To się jeszcze okaże. Playcards. A, to są te karty do tej rzeczywistości jakiejś tam trójwymiaru. Nie wiem nawet co to jest, ale po co oni mi to dali? Na 3D się tam tych kart, które miałem, nawet nie otworzyłem. Nie, wyjąłem je z pudełka, zobaczyłem, że jakieś karty i nawet nie sprawdziłem o co tam chodzi. Wracaj, dziwko.
Kabel, jakie dziwne wejście, czy takiego chyba nie widziałem. Kopinko. Dobra. Normalne USB, to jest normalne USB. A to wejście, to chyba będzie do ładowarki jeszcze takiego czegoś. To nie widziałem. Pierwszy raz taki, z takim kablem się spotyka. Ładowarka to jest normalny kabel zasilający. Tu jest ładowarka, tak, czyli to USB to jest do ładowarki. Kurwa, ile tych ładowarków ma. Papiery, których nikt i tak nigdy nie otwiera. A to co to jest? Kawałek pudła. Interer. I najważniejsze, maleństwo. O kurwa. Takie małe to aż nie jest. Znaczy na pierwszy rzut oka w porównaniu z PSP, z Nintendo 3DS, to jest wielkie, to jest ogromne. Dobra, i tylko żeby to było naładowane. Gdzie to się w ogóle włącza? Włącza, power. Jest. O, to jest duże jakieś, to jest... No muszę stwierdzić na pierwszy rzut oka, że mi się podoba. Ekran jest kosmiczny. Dobra, ale włączysz się dziwko. Jak zawsze z nowym sprzętem. O, to jest jakaś kurwa kamerka. Jest. Wszystko G. Analogi jakieś takie dziwne. Przyciski malutkie. To też malutkie. Ale da radę. Dobra, ja zrobię następne nagranie, jak już to opanuję. Wszystko tutaj porobię, pogram trochę i wtedy powiem, co sądzę o tym. Na pierwszy rzut oka piękna zabawka. Witam ponownie. Mamy 3 marca Anno Domini 2012, czyli już parę dni się pobawiłem sprzętem, z którym jestem strasznie podjarany. Ja jako hater Sony, który nienawidzi, to jest... Jestem w szoku, normalnie w szoku, nie wiem w ogóle co powiedzieć. Tak mnie to jebaństwo wciągnęło. To jest od... Kiedy, nie pamiętam kiedy wyszło PlayStation 3, ale od tamtego momentu to jest najlepsza zabawka Sony. Te dwa analogi, ten ekranik... No... Wypas jak chuj. Dobra, a teraz się fapujemy tym pięknym sprzęcikiem. Dobra, tutaj trzeba kodzik wpisać. Tutaj mamy ten Live Area, nie pamiętam jak to się nazywa. To są te takie ekrany, jak wciśniemy znaczek PlayStation, to mamy tutaj karty. Tutaj się pokazuje, co akurat mamy odpalone. Tu są powiadomienia, oczywiście teraz na razie nie mam żadnych powiadomień. Wszystko po polsku, śmiga idealnie. No, jestem strasznie w szoku, jak to szybko chodzi w ogóle, nie? Dobra, co wam pokazać? To jest jakieś główienko, kącik powitalny, to jest na ekran dotykowy, to w ogóle nikogo. Impreza. Impreza to jest ponoć to, gdzie możemy sobie dyskutować jak na Xbox Live Party. Jeszcze nie mam z kim tego sprawdzić. Dlatego killer, kupujesz w najbliższym czasie, kurwa, sprzęcik. Dobra, łącz się dziwko, łącz. Tutaj mamy, że zapraszamy do grupy przyjaciół. Nie wiem w ogóle, czy ta Vita ma mikrofon. Czy trzeba się połączyć przez jakiegoś headseta od Sonki Trójki. Ależ to internet to troszeczkę tutaj wolno chodzi, ale i tak nie ma sygnału dobrego, to można mu wybaczyć. Come on, bitch. Tutaj wybieramy imprezę, że możemy zorganizować nową imprezę. Nazwa, jak ona się będzie nazywała, kto może do niej dołączyć, zorganizuj imprezę. Po prostu wysyłamy zaproszenia i jebłem, stoję. Dobra, jest moja impreza tutaj. Wyjdź, ustawienia, zaproś przyjaciół. O, widzimy, person jest. Respeła bym zaprosił, ale go kurwa nie ma. Czyli go nie zaproszę, dobra, spadaj. Wszystko wyłączamy w taki sposób.
Nie ma. PS Store, to każdy wie, jaki PS Store jest. Nir. Nir to jest jawna kopia tego Street Passa z Nintendo 3DS-a. Na początku jest zamotka, bo nie wiadomo, o co tu w ogóle chodzi. Dobra. Historia podróży. Mam pierwsze miejsce względem ilości grających w Wipeouta. O, i tu nam pokazuje tą mapkę. W okolicy gra 50 osób, teraz właśnie nam pokazało. 50 osób gra w okolicy. I tutaj pokazuje nam, kto gdzie gra. Dobra, wybierzmy na przykład na przypał tego kolesia. No i pokazuje nam, jakie ma gry, w co grał. I takie szmerbajery. Dobra. Tutaj mamy następną fajną opcję odkrycia. Na przykład jak mamy w kieszeni Witkę i ktoś ma taką samą jak grę jak my, powiedzmy Wipeouta, to mogę sobie ściągnąć. Wita sama łapie duszki najlepszych przejazdów. Tutaj na przykład mamy challenge. Możemy go sobie ściągnąć i próbować kolesia pobić. Jakieś gówna prezenty, awatary, takie gówna się tu odkrywa. Co tu jeszcze mamy? Ustawienia, to ustawienia. Znajomi, na razie nie mam, że... Nie, mam jakiś tam znajomy. Aktywność znajomych tutaj jest. Co robią na Wicie i takie pierdoły. Nir mogę stwierdzić, że jest fajny. A jeszcze w tym Nirze było coś... Nie pamiętam, co to było. Tutaj możemy oceniać różne gierki, pierdoły. Facebooka możemy ocenić. Od razu idziemy do gry. Tutaj jest na przykład Uncharted. Od razu możemy wejść do gry, iść do PS Store'a na stronę internetową i możemy ocenić. Oczywiście oceny są tylko pozytywne, nie ma żadnych negatywów, nie? Porażka. Dobra. To był Nir. Co my tu jeszcze mamy? Znajomi. Wiadomości grupowe to jest normalny czat. Trofea od razu liczy. Trofea z Wity dodaje do Sonki Trójki. Ogólnie liczy poziom. Sumuje. Także dalej będę ciągnął, może dobiję do tego 10 poziomu. No i tu mamy achievementy. Na przykład Wipeout. Możemy porównać z przyjaciółmi, czyli normalny PSN. A, zmianą jest to, że teraz możemy do przyjaciół wejść i przeglądać ich znajomych. Facebook wygląda nawet fajnie, mogę to stwierdzić. Dobra, mamy Facebooka. Wszystko pięknie, ładnie, szybko chodzi, jeśli chodzi o ustawienia i wyłączenia. Przeglądarka jak przeglądarka, jest zjebana, nie? Nie wiem, jakoś wolę korzystać na swoim telefonie. Na tej raczej nie będę korzystał. Dobra, login do Xbox Live'a, nieważne. Ustawienia. Co mamy ustawienia? Tryb samolotowy, to jak jesteśmy w samolocie, aktualizacja systemu. Sieć, tutaj wybieramy jakieś sieci, łapie. Ustawienia Bluetooth, to chyba mi się wydaje, to będzie właśnie do połączenia headseta. Ustawienia PlayStation Network, zarządzanie danymi aplikacji, dźwięki ekran, zabezpieczenia, język, system. Czyli normalne ustawienia.
Muzyka. Za mało mam kartę, żeby cokolwiek wrzucać, ale i tak. Te słuchawki, które mi dali, to są buble jak chuj. Głośniczki w Wicie to jest śmiech na sali, no szanujmy się. Pliki wideo to może filmy będę oglądał, bo jest ekran, ten AMOLED jest wykurwisty w kosmos. Gra zdalna to jest połączenie z ShitStation 3. Menadżer zawartości to jest połączenie z kompem, bo tutaj się nie da już tak kopiować normalnie, że mamy pliki, katalogi potwierane i kopiujemy, tylko całą zawartość. Mapy Google, które są przekłamane, bo na przykład jak mi pokazuje moją pozycję teraz, znajdziemy swoją pozycję, to się gubię o parę ulic. O. On mi pokazuje, że ja jestem... Szybko, dawaj, dawaj. On mi pokazuje, że jestem w tym miejscu, a ja jestem w tym miejscu, co jest flaga czerwona. Czyli parę ulic zgubił. No dobra, nieważne. Zdjęcia, to mamy aparacik do pstrykania zdjęć, nagrywania filmów. Chujowej jakości. Gierki. Uncharted, demka same kupiłem Harvest Moona na PSN-ie. Jestem podjarany w max. To odpalimy Raymana, bo Rayman to o Jezu, graficzka to jest przesadzone. Ja myślałem, że na Xboxie to wygląda pięknie, ale tutaj to już jest ma kurwa sakra. Ubisoft. Dobra. Na kamerze tego nie widać, ale gierka no jest tak oczojedna, że to jest przesada. Dobra. To był taki króciutki przegląd Wity. Kto jeszcze nie ma, zapierdalać do sklepu, bo konsolka jest naprawdę warta swojej ceny. Ja wiem, że ona stanieje niebawem. Jestem strasznie zadowolony. Mam nadzieję, że mi się szybko nie znudzi. Jak się znudzi, to się opierdoli. Pofapowaliśmy się już trochę nad samymi plusami konsolki. To teraz przejdźmy do minusów. Pierwszy, największy minus. Karty pamięci. To jest śmiech na sali. Ceny, kurwa. Sony przegięło. Każdy o tym wie. Z tymi kartami to trzeba nazwać rzecz po imieniu. No, skurwysyństwo. Bateria. Bateria styka mi na 3 do 4 godzin, to też jest nie za wiele. Oczywiście mi to starcza w autobusie, jak jadę do roboty czy coś, to wystarcza mi w chacie, mogę sobie podłączyć podładowarkę i wszystko daje radę, ale no w sumie to, ten power to musi, ciągnie moc z kosmosu, kurwa, i bateria jest potrzebna. Więcej minusów? Po tym ponad tygodniu użytkowania jak na razie nie zauważyłem, także ogólna ocena, Witka rządzi. Kurwa, sprzęcior, wypaścior, no i co ja odpierdam. Ogólnie rzecz biorąc, Witka rządzi, polecam ją każdemu, który lubi granie przenośne, bo będzie się działo, Final Fantasy X wyjdzie, oczywiście liczę na jakieś Silent Hill, Residenty, Call of Duty wychodzi, to o, się zobaczy jak w Call of Duty się pogra. Ja jestem maksymalnie zadowolony. Także, jeśli jeszcze nie macie, to do sklepów.